Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano, nie cudzołóż. A ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. Jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest bowiem dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też, jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam, każdy, kto oddala swoją żonę poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo. A kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Jezus nie staje w opozycji do Starego Testamentu. On uczy nas sensu przykazań zawartych w Prawie Mojżeszowym. W takim znaczeniu prawo, które Jezus podaje nam w Ewangelii, jest prawem nowym, czyli Nowym Testamentem. Znamy dobrze przykazania Boże: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. A człowiek, także każdy z nas, ma w sobie mechanizmy obronne. Szuka sposobu, jak omijać prawo. Uczy się interpretować nakazy i zakazy na swoją korzyść. Dość łatwo przychodzi nam wskazywać liczne argumenty, w tym także teologiczne, aby złagodzić skutki prawa. Jezus daje nam właściwą interpretację prawa, dlatego że On jest jego autorem. Jego Duch przecież natchnął Mojżesza do spisania tych przykazań. Jezusowa wykładnia różni się znacznie od tej, jaką byśmy chcieli usłyszeć. Jezus wypowiada się bardzo stanowczo i radykalnie. Obcięcie ręki, wyłupanie oka oznacza tak naprawdę niemożliwość pójścia na kompromis z grzechem. Jezus ukazuje nam, że lepiej zadać sobie ból fizyczny, niż w wieczności doświadczać potępienia. Nie oznacza to wcale, że mamy się okaleczać. Oznacza to tyle, że mamy powstrzymywać się od grzechu za wszelką cenę, nawet za cenę utraty własnego życia. Warto podczas medytacji tego fragmentu Ewangelii pomyśleć o bólu i stracie wywołanej odcięciem jakiejś kończyny i zrozumieć, że ból ten jest niczym w porównaniu z cierpieniem wiecznym, który jest skutkiem naszego grzesznego postępowania. Dzisiejszy fragment jest bardzo obrazowy i mocno przemawia do naszej wyobraźni. Zechciejmy dziś przyjąć to Jezusowe słowo jako przestrogę, a jednocześnie zachętę do bardziej radykalnego przeciwstawiania się pokusom.